Disney stworzył wiele pięknych filmów animowanych i nie tylko. Te produkcje po dziś dzień nas bawią, ale i wzruszają. Sprawiają one, że możemy przenieść się do magicznych światów, w których dobro zawsze zwycięża, a zło zostaje unicestwione. Teraz, gdy do Polski weszła platforma Disney+, jeszcze łatwiej zanurzyć się w magicznym świecie piękna i dobra. A jednak okazuje się, że choć Disney w swoich animacjach pozwalał sobie na odrobinę mroku, to jednak zdecydowanie ugrzecznił swoje bajki, które w oryginalnych, książkowych wersjach naprawdę niepokoiły. Kto nie zna pięknej baśni o Kopciuszku, dziewczynie, która nie miała nic i zajmowała się sprzątaniem u swojej podłej macochy i jej córek, a jednak pod wpływem magii jej życie zmieniło się na zawsze i została księżniczką. Jednak zanim się to stało, musiała ubrać szklany pantofelek, który ostatecznie przesądził o tym, że to ona jest tą piękną kobietą, w której zakochał się książę. A jednak zanim Kopciuszek założył pantofelek, swoich sił próbowały też jej przyrodnie siostry. W bajce Disneya siostrom po prostu nie udaje się założyć pantofelka, bo był zbyt mały, a jednak w oryginalnej wersji napisanej przez braci Grimm przyrodnie siostry, by założyć pantofelek, robią coś przerażającego. Śpiąca królewna śpi 100 lat i jeden dzień i obudzić ją może jedynie pocałunek prawdziwej miłości. No właśnie, w animacji Disneya jest to pocałunek od prawdziwej miłości. Natomiast w prawdziwej wersji książę nie ogranicza się do jednego pocałunku, a wręcz przeciwnie, odbywa stosunek płciowy z kobietą wbrew jej woli, po czym zwyczajnie zostawia księżniczkę. Ostatecznie jednak, gdy królewna się budzi, książę powraca. Jednak w żaden sposób nie oznacza to dobrego zakończenia. Wszystko dlatego, że wymarzony książę jest już zajęty i ma żonę, która dodatkowo jest bardzo mściwa i chce odebrać życie kochance męża, a następnie podać jej ciało jako danie dla swojego męża, jako formę zemsty. Piękna i Bestia to kolejna baśń, którą znamy wszyscy. Przepiękna Bella przytrzymywana jest na zamku przez zaczarowanego potwora, który na koniec znowu przybiera postać księcia. I faktycznie pierwotna wersja nie różni się za bardzo od Disneya, ale jest jednak pewien drobny, ale mroczny szczegół. Bestia bowiem pozwolił Belli odejść z zamku i powrócić do domu, ale tylko na krótki czas. Jednak siostry Belli były tak zazdrosne o jej życie w przepięknym zamku, że próbują sprawić, by ich siostra powróciła na zamek, spóźniona, co zdenerwuje Bestię. Siostry chciały bowiem sprawić, by zdenerwowana Bestia odebrała życie Belli i ją zjadła, gdy tylko ujrzy ją po powrocie spóźnioną. Z pewnością nie można tego nazwać siostrzaną miłością. Jesteśmy świeżo po premierze filmowej wersji Pinokia, historii drewnianej kukiełki, która zostaje ożywiona w wyniku magii, po czym staje się prawdziwym chłopcem, gdy wykonuje pewne niezbędne zadania. Prawdziwa wersja Pinokia, napisana przez Carlo Rolenciniego, zawiera kilka elementów, które nie znalazły się w bajkowej czy filmowej adaptacji Disneya. Można to wymienić m.in. wątek, którym Pinokio spotyka na swojej drodze węża. W pewnej chwili Pinokio upada na ziemię, a ogromny wąż jest tak rozśmieszony zabawną pacynką, że pęka mu tętnica, a wąż odchodzi z tego świata. To jednak nie wszystko. Pamiętacie pomocnego świerszcza Pinokio, który służył jako jego sumienie? W prawdziwej wersji Pinokio, zdenerwowany ciągłymi zakazami i nakazami, jakie serwował mu świerszcz, pod wpływem emocji odbiera mu życie, rzucając w niego młotkiem. To jednak nie jedyna próba zabójstwa, bo w pewnej chwili lis i kot próbują powieść Pinokio, ale im się nie udaje. Królowa Śniegu to kolejna baśń, której w pełni nie znamy w wyniku animacji. W prawdziwej wersji występuje bowiem oprócz Gerdy, Kaja czy Królowej Śniegu także sam diabeł, który przybiera postać trola i tworzy magiczne zwierciadło. W
którym odbijają się z większą mocą złe cechy ludzi. Diabeł wymyśla plan, by unieść lustro do nieba i w ten sposób zawstydzić Boga i anioły, pokazując im wszelkie ich złe cechy, zwielokrotnione. Jednak diabeł, próbując unieść zwierciadło, przypadkowo upuszcza je, a to niszczy je na wiele kawałków, trafiając do serc i oczu ludzi i zmieniając ich serca w lód. To właśnie to zwierciadło jest przyczyną dalszych wydarzeń, w których Kai traci wszelkie uczucia, a Gerda próbuje go ocalić. Warto wspomnieć, że Królowa Śniegu to baśń, w której pierwotnie występuje wiele elementów chrześcijańskich. Oprócz diabła jest też wątek, jak Gerda odmawia modlitwę pańską, dzięki której oddech dziewczyny zyskuje dary aniołów. Co więcej, pod koniec baśni pojawia się fragment Biblii, który mówi, że jeśli ludzie nie będą jak dzieci, nie wejdą do Królestwa Niebieskiego, bo czeka ich ognista kara piekielna. Usta czerwone jak krew, włosy czarne jak heban, a skóra niczym śnieg. Każdy chyba zna ten opis i wie, że pochodzi on z baśni o królewnie Śnieżce. Prawdziwa baśń jednak różni się dość znacząco od znanej wersji Disneya. Oczywiście w wersji Disneya jest też odrobina mroku, a królowa chce odebrać życie Śnieżce, więc wysyła łowcę, by ten przyniósł jej serce dziewczyny. W pierwotnej wersji jest podobnie, a łowca, podobnie jak w Disneyu, nie chce odebrać życia Śnieżki i przynosi królowej serce zwierzęcia. Jednak w oryginalnej wersji królowa zjada serce zwierzęcia, myśląc, że jest to serce królewny Śnieżki. A to jeszcze nie wszystko, bo najbardziej przerażające wydarzenia mają miejsce w czasie ślubu królewny Śnieżki i księcia. Na ślub przybyła bowiem zła królowa, a tam Śnieżka i książę jako zemstę nakazują, by królowa odbyła taniec, mając na stopach rozgrzane do czerwoności metalowe buty. Królowa tańczy do czasu, aż traci życie. Z pewnością oznacza to, że Śnieżka nie była tak niewinna i delikatna, jak sądzimy. W pierwotnej wersji, napisanej przez Andersena, umowa, jaką zawiera Syrena z wiedźmą, jest o wiele bardziej mroczna. W wersji znanej z Disneya, jeśli Syrenie nie uda się zyskać miłości człowieka, po prostu znowu zostanie morską istotą i będzie musiała służyć wiedźmie. W pierwotnej wersji natomiast, jeśli nie zyska miłości, Syrenę czeka koniec, czyli śmierć. Co więcej, w wersji Disneya wszystko kończy się wspaniałym happy endem, natomiast w pierwotnej wersji zakończenie jest tragiczne, a Syrena umiera, poświęcając się dla ukochanego. Smutna prawda o serialu Miodowe Lata wyszła po latach. Link do filmiku na ten temat w opisie.